warszawskiego, zajmuje się estetyką, czyli mówiąc najprościej filozofią sztuki, która od innych nauk o sztuce, przede wszystkim historii sztuki, różni się tym, że raczej nie opisuje chronologicznie artefaktów, tylko zadaje bardziej ogólne, fundamentalne pytanie. Co to jest sztuka, jaki jest jej zakres, co nazywamy dziełem sztuki, co doświadczeniem estetycznym, jakie są wartości estetyczne, takie jak piękno, brzydota, wzniosłość, tragizm i wiele innych. Przede mną dzisiaj trudne zadanie, bo mam opowiedzieć Paniom historię sztuki, około 40 tysięcy lat w godzinę. To jest no, oczywiście praktycznie niemożliwe, więc będziemy potrzebować jakiegoś przewodnika. Zdecydowaliśmy się na motyw światła. Światła, które jest samym warunkiem możliwości zaistnienia i odbioru sztuk wizualnych. Bez światła nie moglibyśmy ich po prostu doświadczać. Ale też jest w bardzo różny sposób reprezentowane i ma różne znaczenia w historii sztuki. Stąd chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie kolorów, złoceń, na symbolikę lunarną, solarną i wiele innych motywów związanych z światłem w historii sztuki. Ponieważ to będziemy właściwie pędzić przez te wszystkie epoki w dziejach historii sztuki, więc trzeba było zdecydować się na jakiś wybór. Wybierałam te dzieła, motywy, które wydawały mi się najbardziej charakterystyczne dla danej epoki, najbardziej reprezentatywne, ale również takie, które były najbardziej przełomowe, które wprowadzały jakieś zmiany, które były nietypowe czy wręcz rewolucyjne. Tyle, żeby wybór uzasadnić. Coś się stało. To pewnie, zasilanie. Zaczynamy od paleolitu. To właśnie w paleolicie pojawiają się te pierwsze wykonane przez człowieka obrysy, odciski dłoni, które jesteśmy już skłonni nazywać pierwszymi dziełami sztuki czy artefaktami. W późnym paleolicie oczywiście te niezwykłe, zachwycające malowidła kultury magdaleńskiej. Jeśli chodzi o sztukę paleolitu, to kłopot interpretacyjny polega na tym, że nie ma żadnych źródeł pisanych, które by w jakikolwiek sposób odnosiły się do tych dzieł, więc wszelkie kategorie estetyczne, w tym sztuka, dzieło sztuki, jakiekolwiek wartościowania, które stosujemy do opisu tej sztuki, są siłą rzeczy późniejsze, najczęściej współczesne, dwudziestowieczne, może nawet dwudziestopierwszowieczne czasem. Pierwszy namysł teoretyczny nad sztuką powstaje w starożytnej Grecji, czyli czasem właśnie niemalże 40 tysięcy lat później. Wynika z tego oczywiście to, że no, w dużym stopniu musimy się zdawać na własną interpretację i badania innych dziedzin, archeologii, antropologii, religioznawstwa. Tutaj wielu badaczy zgadza się co do jednej kwestii.
kwestii, że najprawdopodobniej przez badania porównawcze sztuka w czasach paleolitu, sztuka tych pierwotnych artystów, pierwotnych łowców, nie była tak oddzielona od innych sfer życia, jak to jest obecnie. Dzisiaj sztuka wydaje się być pewną wydzieloną dziedziną naszej kultury. Natomiast życie pierwotnych łowców wyglądało prawdopodobnie tak, że każda czynność o charakterze praktycznym była jednocześnie czynnością o charakterze komunikacyjnym i sakralnym. W związku z tym ta sztuka miała również najprawdopodobniej charakter i sakralny, ale jednocześnie magiczny, czyli praktyczny zarazem. Jak również społeczny miała znaczenie dla całego plemienia. Kiedy widzimy te obrysy dłoni, najstarsze mają około 40 tysięcy lat, ten tylko 20 tysięcy, one były wykonywane w taki sposób, że dłoń przykładano do skały jaskini i przez słomkę wydmuchiwano stadą ochę. W ten sposób powstawał taki obrys. To najprawdopodobniej mamy do czynienia z pierwszą reprezentacją człowieka. Według zasady magicznej pars pro toto, czyli część za całość, na podobnej zasadzie jak ślad zwierzęcia reprezentuje w jakiś sposób to zwierzę, jego obecność, powiedzmy ślad na śniegu czy w innym materiale. Natomiast ja chciałabym Pani uwagę zwrócić na te kropki, które znajdują się tutaj dookoła owej dłoni. Takie kropkowania występują bardzo często przy wejściach do jaskiń, przy przejściach między kolejnymi grotami jaskiń oraz na przykład w otoczeniu malowideł, na przykład tych postaci zwierzęcych, malowideł kultury magdaleńskiej. Powtarzają się na tyle często, że badacze zaczęli zastanawiać się, co mogą oznaczać. I doszli do wniosku, że mogą to być zapisy czy rysunki fosfenów. Cóż to są owe fosfeny? Fosfeny to są takie wyrażenia wzrokowe, które powstają bez udziału światła zewnętrznego. Ich źródłem jest sam nasz organizm. Najłatwiej wywołać je w ten sposób, jak często bawią się dzieci, mianowicie przyciskając bardzo mocno gałki oczne dłoni. Wtedy przed oczami pojawiają nam się takie światełka i mroczki. Wiadomo, że również takie fosfeny powstają. Czasem przy urazach fizycznych, ale również przy wzmożonym wysiłku, zwłaszcza rytmicznym, przy hiperwentylacji płuc, albo po użyciu niektórych substancji psychoaktywnych. To wszystko skojarzyło się badaczom z szamańskim tańcem, gdzie mamy do czynienia właśnie z takim wzmożonym wysiłkiem o charakterze bardzo zrytmizowanym, najczęściej przy bębnach i często przy użyciu środków psychoaktywnych. W związku z tym te zapisy prawdopodobnie fosfenów mogłyby oznaczać, że mamy do czynienia z zapisem szamańskiej wizji. Bo właśnie, jeśli oglądamy te wspaniałe malowidła kultury magdaleńskiej z Altamiry, z jaskini Lascaux, z jaskini Chevetta, to możemy sobie zadać pytanie, dlaczego one powstały? Dlaczego pierwotni artyści zadali sobie tyle trudu, żeby je namalować? A to są wizerunki nieraz kilkumetrowe, malowane na wysokości kilkunastu metrów. Samo dostanie się tam i malowanie bardzo prymitywnymi środkami, ochrą i węglem, w nieoświetlonych jaskiniach było z całą pewnością ogromnym wysiłkiem. Co oznaczają te malowidła? Czy to jest dzieło sztuki mimetycznej, czy pierwsi artyści malowali zwierzęta, które widzieli na zewnątrz, w związku z tym mamy do czynienia z pierwszym landschaftem, pejzażem, jeleniem na rykowisku? Wydaje się, że nie do końca, że chodziło o coś innego. I no tutaj zwłaszcza religioznawcy wysuwają teorię, że owe kultury magiczne kierowały się w swoim życiu społecznym szamańską wizją. Ta szamańska wizja miała niezwykle wysokie znaczenie dla przyszłości całego plemienia. Nie sposób też jednocześnie doznawać wizji w szamańskim transie i przekazywać jej.
w sposób dyskursywny czy jakikolwiek inny. To jest po prostu niemożliwe. W głębokim transie często dochodzi nawet do utraty przytomności. W związku z tym najprawdopodobniej te malowidła są zapisem, późniejszym zapisem wizji szamańskiej po to, żeby przekazać jej treść całemu plemieniu. Jeśli popatrzymy na te konie, to zobaczymy, że one całe są w tych kropkowaniach i że również owe kropki występują dookoła owych postaci. Więc nawet gdybyśmy sądzili, że mamy do czynienia z jakąś przedziwną maścią zwierząt, no to fakt, że one niejako wyłaniają się z owych kropkowań, może nam wskazywać na to, że właśnie mamy do czynienia z przedstawieniem wizji, że owe zwierzęta to zwierzęta symboliczne, reprezentujące przodków, zwierzęta totemiczne, które wyłaniają się właśnie z owej wizji szamańskiej. I neolit. Neolit, czyli młodsza epoka kamienia, związana jest oczywiście z tą niezwykłą, jedną z największych rewolucji cywilizacyjnych w dziejach człowieka, mianowicie najpierw z przejściem z owej, zawsze dziwnie się czuję wymawiając to słowo w tym kontekście, gospodarki zbieracko-łowieckiej na gospodarkę rolniczą i hodowlaną. W tym okresie dochodzi do zmiany trybu życia, nauczenia się uprawy traw i zbóż, oswojenia zwierząt hodowlanych i co się z tym wiąże, zmianą trybu życia na osiadły. Powstają pierwsze wioski, potem miasta. Życie owych społeczeństw związane jest bardzo blisko z cyklem przyrody, właściwie od przyrody całkowicie zależne. Każda klęska żywiołowa, klęska nieurodzaju, powodzi, suszy wiąże się to właściwie z zagrożeniem życia całej społeczności. W związku z tym nie dziwi, że kult jest związany z kultem ziemi i kultem płodności. I tutaj pojawiają się ciekawe symbole, symbole ktoniczne, oczywiście kultu płodności ziemi, ale również kultu płodności w ogóle. Stąd w późnym paleolicie, tutaj ta Wenus z Lozel nie pochodzi z neolitu, tylko z późnego paleolitu, ale dosyć dobrze obrazuje tą symbolikę. Pojawiają się mobilne przedstawienia figuralne związane wyraźnie z kultem płodności. Widzimy tutaj sylwetkę kobiety, najprawdopodobniej bogini bądź kapłanki, o bardzo wyraźnie zaznaczonych cechach płciowych i macierzyńskich. Widzimy obfite piersi, bardzo szerokie biodra, rozdęty ciążą brzuch, wyraźnie zaznaczony wzgórek łonowy. Przy tych wyraźnie zaznaczonych cechach macierzyńskich zwraca uwagę, że bogini praktycznie nie ma stóp ani zaznaczonych rysów twarzy. Jej powołaniem nie jest chodzenie, jej powołaniem nie jest wykonywanie czynności, nie jest poznawanie, jest tylko i wyłącznie dawanie życia. To wyraźnie w tym przedstawieniu widać. W dłoniach trzyma róg bydlęcy, co też jest ciekawe. Pierwszymi symbolami związanymi z kultem płodności są symbole lunarne. Jest księżyc w różnych fazach, ponieważ kojarzy on się z fazami cyklu miesięcznego właśnie kobiety. I teraz sierp księżyca kojarzy się z kolei z kształtem rogów bydlęcy. Wygląda mniej więcej w ten sposób. Ponieważ bydło udomowione również kojarzy się ze stabilizacją w szeroki sposób rozumianą, bo daje mleko, mięso, skóry, transport, w związku z tym no, zapewnia owo przetrwanie, zwłaszcza w okresach mniejszego urodzaju, więc również łączy się z płodnością.
Więc ten róg, który trzyma bogini w swoich dłoniach, jest jednocześnie symbolem lunarnym, z drugiej strony jest symbolem płodności. Z tego rogu ewoluuje późniejszy symbol minojski rogu obfitości, znaczący mniej więcej to samo. Motyw, który mówi nam o płodności, urodzaju i przeżyciu. Ale neolit to nie tylko owa religia chtoniczna związana z kultem ziemi i kultem płodności, ale również na przełomie neolitu i epoki brązu powstaje kultura megalityczna, czyli te budowle z wielkich kamieni o charakterze sakralnym i grobowym, z których zapewne najlepiej znanym jest Stonehenge. Stonehenge budowano przez ponad 600 lat. Gdyby to przyłożyć do nowożytnej historii sztuki, mielibyśmy okres dłuższy niż od renesansu po współczesność. Proszę sobie to wyobrazić, to jest naprawdę ogromnie długi okres, przez który wiele się mogło wydarzyć. Te budowle z wielkich kamieni służyły przede wszystkim jako sanktuaria, miejsca kultu na otwartym powietrzu oraz cmentarzyska. Tu dookoła są groby, stosunkowo najbliżej owego kręgu groby władców, dalej groby mniej znaczących członków plemienia. Również owe budowle miały funkcję pierwszych kalendarzy, a nawet obserwatoriów astronomicznych. Były budowane bardzo często wzdłuż linii wschodu lub zachodu Słońca albo wzdłuż linii wędrówki Księżyca w ten sposób, że pozwalały właśnie odliczać dni, miesiące, a nawet przewidywać zaćmienia Słońca i Księżyca. Epoka brązu i żelaza wiąże się z nie tylko pewną zmianą trybu życia, ale przede wszystkim już zmianą o charakterze religijnym. O ile w neolicie kobieta, dawczyni życia, posiadała niezwykle wysoką pozycję społeczną, zwłaszcza że była uznawana za tą, która wynalazła uprawę ziemi, grzebiąc motyką i zbierając plony ziemi, więc jej pozycja jako matki i żywicielki była bardzo wysoka. O tyle w czasie, w epoce brązu i żelaza, za wynalezionym już w tym czasie pługiem staje mężczyzna, opiekun zwierząt. I to znowu od niego zależy przetrwanie całej rodziny i plemienia. Z tym wiąże się również zmiana o charakterze sakralnym i społecznym. Zamiast bogiń płodności czczeni są bogowie nieba. Bogowie nieba, bogowie słońca, bogowie grzmotu, jak również herosi, którzy najczęściej są uważani za opiekunów, założycieli miast, albo tych, którzy no, przynoszą ludziom pewne wynalazki cywilizacyjne i w ten sposób zwiększają dobrobyt. Symbole lunarne zamienione zostają na symbole solarne, które będą przypisywane właśnie bogom nieba i solarnym herosom. Takich symboli solarnych mamy wiele. Na tym slajdzie możemy zobaczyć przynajmniej kilka z nich. Najwcześniejsze to okrąg z punktem w środku, a następnie kręgi koncentryczne. Tutaj widzimy, że dodatkowo w te kręgi koncentryczne została wpisana taka poprzeczna linia, która czasem na takich bardziej uproszczonych, w takich bardziej uproszczonych wersjach daje taki efekt krzyża. Taki krzyż w kręgach koncentrycznych jest uważany za pierwszy symbol labiryntu, jaki powstał, labiryntu na planie koła. Pierwsze symbole labiryntu właśnie prawdopodobnie wywodzą się z takich symboli solarnych.
ale znamy też inne symbole solarne epoki brązu i żelaza. Krzyż ukośny, krzyż wpisany w koło równoramienny, swastyka, czyli krzyż ze złamanymi pod kątem prostym ramionami, podwójna spirala czy trygwet, czyli taka swastyka o trzech ramionach w kształcie spirali. Tutaj mamy przykłady właśnie takiej podwójnej spirali. To jest symbol solarny z kultury łużyckiej, zapinka brązowa. Takie symbole jak swastyka, trygwet czy podwójna spirala wprowadzają już nam element ruchu. Mamy do czynienia z pewnym ruchem Słońca z zaznaczeniem, że to Słońce jest dynamiczne. Tu z kolei krzyż ukośny na niedźwiedziu ze ślęż. W epoce, właściwie już na przełomie neolitu i epoki brązu, w eneolicie, a później w epoce brązu i żelaza, symbolami solarnymi są również przedmioty wykonywane z metali. Na początku z miedzi i złota, ponieważ te dwa metale występują w samorodkach. Są stosunkowo najłatwiejsze w obróbce, nie wymagają tak skomplikowanego procesu technologicznego jak wyrób brązu i potem żelaza. Ale przede wszystkim, znowu dzięki magicznej zasadzie pars pro toto, dzięki zasadzie magii sympatycznej, czyli podobieństwa, kojarzą się ze Słońcem. Zarówno miedź, jak i złoto w samorodkach sprawiają wrażenie, że mamy kawałek Słońca obecny w dłoniach. Jest to rzadko występująca substancja, która od początku zachwycała swoją twardością, swoim blaskiem, swoim niezwykłym wyglądem. Stąd bardzo często przedmioty kultowe wykonane są ze złota czy miedzi, albo obijane złotą czy miedzianą blachą. Tutaj mamy słynny rydwan Strandholm, który jest taki rydwan konny, jednym z częstszych symboli solarnych. To jest rydwan brązowy, sześciokołowy, który ma wysokość około 60 cm. Widzimy, że koń ciągnie tarczę słoneczną po jednej stronie obitą złotą blachą zdobioną symbolami solarnymi. Minęło około 8000 lat. To złoto nadal błyszczy, nadal zachwyca. I właśnie takie wózki konne są bardzo częstymi przedmiotami kultowymi w owym okresie. O co chodzi? Możemy tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że koła to również jest symbol solarny, bo to jest właśnie krzyż równoramienny wpisany w koło. Jeżeli ja wypowiadam w tej chwili do Pani takie słowa jak wieczność albo nawet nieśmiertelność, to Panie mnie doskonale rozumieją. I my nawet już nie zdajemy sobie, jak bardzo te słowa są abstrakcyjne, jak one w sumie nie wynikają z naszego codziennego doświadczenia, bo z naszego codziennego doświadczenia wynika coś wręcz przeciwnego, to, że jesteśmy śmiertelni, że wszyscy umieramy. Dla człowieka epoki brązu takie słowa jak wieczność czy nieśmiertelność były ogromnymi abstrakcjami. Takie rydwany konne są najprawdopodobniej jednymi z pierwszych prób wyrażenia owej abstrakcji. Bo kiedy obserwowano codzienny ruch Słońca, które zachodzi, ale jednak następnego dnia wstaje i się pojawia, to był to pierwszy wzór właśnie nieśmiertelności. Że nie coś wiecznie trwa, ale mimo tego, że odchodzi, to znów powraca. Potem z tej idei w starożytnej Grecji wyewoluuje idea wiecznego powrotu tego samego, w codziennych powrotach Słońca, w cyklicznych powrotach pół roku, na przykład. Pierwsze wyobrażenie wieczności. A ponieważ nie znano żadnego wyjaśnienia naukowego, które tłumaczyłaby
ten codzienny ruch słońca, więc wyobrażano sobie najprościej, że Bóg nieba lub Bóg solarny nadjeżdża swoim rydwanem i ciągnie właśnie ową tarczę słoneczną. Stąd te rydwany konne są nie tylko symbolami solarnymi, ale właśnie również takimi pierwszymi wyobrażeniami wieczności czy nieśmiertelności. Tu z kolei kolczyki władcy ze Stonehenge, właściwie bardziej takie nakładki na płatki uszu, które były najprawdopodobniej jednymi z pierwszych symboli władzy. Ktoś, kto nosił takie nakładki, wyróżniał się z tłumu, zdawał się wręcz promieniować tą boską siłą. I cywilizacje starożytne. W cywilizacjach starożytnych rodzi się pismo, więc mamy do czynienia już po raz pierwszy w historii z możliwością skonfrontowania naszych wyobrażeń dotyczących pozostawionych artefaktów z tym, co sami starożytni na ich temat zapisywali. W tych wielkich cywilizacjach starożytnych rodzą się również pierwsze systemy religijne, takie rozwinięte, już nie magiczne, tylko właśnie religijne systemy politeistyczne i monoteistyczne również. Złoto oczywiście zaczyna być kruszcem poświęconym bogom i poświęconym władcom, ponieważ w cywilizacjach starożytnych w ogromnej większości mamy do czynienia z kultem władców. Właściwie poza kulturą starożytnego Izraela, poza judaizmem, poza starożytną Grecją, właściwie w większości kultur mamy do czynienia z ubóstwieniem i kultem władców. Więc to złoto jest poświęcone po pierwsze bogom, po drugie władcom, ale którzy są w jakimś stopniu ubóstwieni. I owo złoto również zaczyna być siłą rzeczy symbolem władzy, ale również symbolem nieśmiertelności. Do tego stopnia, że tą nieśmiertelność ma wybrańcom zapewniać. Nieśmiertelność w tych czasach jest absolutnie niedemokratyczna, dostępna jedynie wybrańcom. Nie wszyscy mają możliwość osiągnięcia owej nieśmiertelności, tylko najczęściej herosi, władcy, którzy to w jakiś sposób połączeni są czy wywodzeni od bogów. Tutaj mamy maskę grobową z Myken, zwaną maską Agamemnona, chociaż na pewno do Agamemnona nie należała, ponieważ jest o jakieś 500 lat wcześniejsza niż wyliczana data bitwy trojańskiej. Natomiast z całą pewnością służyła właśnie do przykrywania twarzy zmarłego w takim celu, żeby zapewniać mu nieśmiertelność. To był taki rodzaj właśnie biletu do nieśmiertelności. Tutaj mamy relief wyobrażający faraona Echnatona składającego ofiarę bogu Atonowi. Mamy tutaj do czynienia z tą wielką rewolucją religijną starożytnego Egiptu, rewolucją, którą wprowadził młody faraon Amenhotep IV, który zamknął świątynię Amona, zamknął również inne świątynie i wprowadził kult słonecznej tarczy, czyli boga Atona. Ta rewolucja zakończyła się właściwie wraz z jego śmiercią, natomiast faktycznie przez te kilkadziesiąt lat w stosunkowo ciągłej cywilizacji, kulturze starożytnego Egiptu doszło właściwie do czczenia jednobóstwa. Teraz, co jest ciekawe, ten symbol Atona, tarczy słonecznej, jest niezwykle zrozumiały. To on jest dla nas czytelny, mimo tego, że dzieli nas kultura i te ponad 3000 lat, blisko 4. Symbol jest niezwykle prosty i niezwykle czytelny. Ja bym tylko chciała zwrócić uwagę Pani na to, jak bardzo jest abstrakcyjny. Jeśli porównamy to wyobrażenie Atona jako słonecznej tarczy rozsiewającego owe życiodajne promienie i światło tak nad ziemią z wyobrażeniami wcześniejszymi i późniejszymi bóstw egipskich, które przedstawiamy,
jako hybrydy zwierzęco-ludzkie, ewentualnie postacie ludzkie z odpowiednimi atrybutami, to wyobrażenie jest o wiele bardziej abstrakcyjne niż jakiekolwiek wyobrażenie hybrydowe. Czyli ten krok był faktycznie takim krokiem nie tylko ku monoteizmowi, ale również ku takiemu abstrakcyjnemu myśleniu o religii. A tu już złota maska Tutenchamona, czyli biologicznego syna Echnatona, młodego faraona, za rządów którego natychmiast powrócono do dawnego kultu. Tutenchamon zmarł w wieku niespełna 20 lat. Wiadomo, że tylko jego grób zachował się w stanie prawie nienaruszonym do naszych czasów. Tutaj widzimy jego trzecią trumnę, wykonaną z ponad 110 kg kutego złota. Jeżeli przypomnimy sobie zwyczaje pogrzebowe starożytnego Egiptu, od niezwykle skomplikowanego procesu mumifikacji zwłok przez zapisy formuł magicznych na bandażach, na ścianach grobu, plus tą symbolikę złota, to zdajemy sobie sprawę, że patrzymy na kapsułę do nieśmiertelności. Tak starożytni Egipcjanie nie wierzyli w to, że życie pozagrobowe czy życie wieczne jest dostępne dla nas bez żadnych zabiegów, tylko wręcz przeciwnie, trzeba dokonać szeregu rytuałów, żeby to życie wieczne osiągnąć. Również ta złota trumna jest właśnie takim biletem do wieczności dla młodego faraona. A tu już cud słoneczny w Abu Simbel, w kompleksie wybudowanym przez Ramzesa II na granicy z Nubią. Kompleks świątynny składający się z dwóch świątyń wykutych w skale, jedna poświęcona samemu Ramzesowi, jego własnemu kultowi oraz kultowi Amonowira i Horabche, druga poświęcona jego ukochanej żonie Nefertari i bogini miłości Hathor. To właśnie w świątyni Ramzesa II dwa razy do roku, w tym raz w dzień urodzin faraona, miało dochodzić do cudu słonecznego, gdzie słońce zaglądało do tego kutego wejścia świątyni i oświetlało posągi bogów umieszczone w celi. Tutaj mamy cztery posągi. Słońce oświetlało posąg Amona Ra, Ramzesa II i Rehorabche, a posąg boga Ptah, boga stworzyciela, później uznanego za boga zaświatów łączonego z ciemnością, zawsze pozostawał w cieniu. Ten efekt cudu słonecznego był zaplanowany co do centymetra i co do godziny, z tak niezwykłą precyzją. W latach 60. ubiegłego stulecia obydwie świątynie były zagrożone z powodu budowy tamy asłańskiej. Żeby je uratować, przeniesiono je 60 kilka metrów wyżej, co było ogromnym wyzwaniem technologicznym, ponieważ świątynie trzeba było wykuć ze skały, przenieść wyżej i jeszcze usypać nad nimi sztuczne wzgórza, żeby zachować ów efekt wykucia w skale. Tutaj kierownikiem prac był Nestor polskiej archeologii, profesor Kazimierz Michałowski. Udało się uratować świątynię, udało się zachować nawet cud słoneczny, tylko z jednodniowym opóźnieniem. Proszę sobie wyobrazić, starożytni, tak bez tej całej wiedzy i techniki, wykonali ten cud precyzyjnie co do minuty i centymetra, współcześni pomylili się o jeden dzień z całą dostępną wiedzą. Najwyraźniej mieli odrobinę niższą motywację. A tu już rekonstrukcja posągu Zeusa w Olimpii, Dłuta Fidiasza, bo wiemy, że posąg ten spłonął w V wieku naszej ery, znany jest z licznych opisów i kopii. Posąg liczył sobie podobno 13 metrów wysokości, także sama figurka Nike, którą trzymał w dłoni, była wysokości dorosłego człowieka. Posąg wykonany w technice chryzelefantyny. Na drewnianym korpusie te elementy ciała okładano kością słoniową, natomiast tron, płaszcz i atrybuty złotą blachą. O wadze
kilkudziesięciu ton. To był również skarbiec, skarbiec miasta, ponieważ większość tych drogocennych składników wchodziła, była materiałem, z którego została wykonana rzeźba. Do tego świątynia miała pod dachem specjalne świetliki, dzięki którym światło wpadało i oświetlało posąg z góry. Efekt musiał być porażający. Tak ogromny posąg w bieli i złocie skrzył się w promieniach światła. Musiały robić faktycznie piorunujące wrażenie na odwiedzających świątynię. Można tutaj pewnie zrozumieć zastrzeżenia rodzącego się chrześcijaństwa, nie tylko w sprawie oczywiście pogańskiego kultu, ale samych wizerunków boskich, które są na tyle wspaniałe, że są w stanie wręcz zasłonić ideę Boga i skupiać uwagę na sobie. Stąd chrześcijaństwo, no właściwie już od samych swoich początków w pismach patrystyków świętego Augustyna wyrażało wątpliwość, czy aby obrazy święte obrazy powinny być wykonywane, czy w przypadku obrazów nie mamy do czynienia z idolatrią, czy zamiast niematerialnego, transcendentnego Boga nie czcimy przypadkiem wizerunku. Więc no właściwie od samego początku wygląd świętych obrazów miał znaczenie o charakterze symbolicznym. Tutaj w sztuce wczesnochrześcijańskiej i romańskiej wygląd mozaik i ikon no, był ściśle określony symbolicznie. Wcześniej pojawiło się złoto jako tło mozaik i tło ikon, ale miało wyraźnie określone znaczenie. Oznaczało obecność Boga, oznaczało życie wieczne i duchowość. Właściwie to złote tło ikon symbolizuje nam, czy oznacza przejście do innego porządku, przejście do porządku nadprzyrodzonego, do porządku transcendencji. Jesteśmy tutaj już w innym wymiarze i właśnie to złoto symbolicznie oznacza, podobnie jak nimby nad głowami świętych, które nam wskazują, że mamy do czynienia z postaciami właśnie nie z tego ludzkiego porządku, że są to osoby, które mogą poza ten porządek ziemski wykraczać. Natomiast w gotyku mamy do czynienia ze szczególną metafizyką światła, które oznacza właśnie obecność i łaskę Boga i jest w niezwykły sposób aranżowane w katedrach gotyckich, które z pewnego punktu widzenia są takimi wręcz pułapkami na światło, które są skonstruowane w taki wertykalny sposób, że światło prześwietla całą konstrukcję owego budynku. Wróćmy jeszcze tutaj na sekundę do owej mozaiki. Tutaj sklepienie baptysterium w Rawennie. Na złotym tle mamy przedstawiony chrzest Jezusa. Oczywiście samą postać Jezusa i Jana Chrzciciela, do tego pozostałe postacie Trójcy, Ducha Świętego i Boga Ojca. Tą scenę dodatkowo otacza nim. Wiemy, że wchodzimy właśnie w ten krąg świętości, tutaj w dodatku uświęcony sakramenty. A tutaj już architektura gotycka oparta na liniach wertykalnych. Mamy tutaj do czynienia z no właściwie takim układem linii, które ma kierować nasz wzrok do góry ku zbawieniu, więc bardzo wysokie ściany, wertykalne linie, wysokie okna, ostre łuki, to właśnie wszystko po to, żeby skierować naszą uwagę ku zbawieniu.
tutaj wnętrze katedry Świętej Marii w León w Hiszpanii, zwanej Domem Światła. Faktycznie większość katedr gotyckich daje ten zachwycający efekt przenikania konstrukcji architektonicznej przez światło. Także to światło oznaczające obecność i łaskę Boga zdaje się otaczać wiernych w sensie takim wręcz fizycznym. Wchodzimy w światło, to światło nas otacza, to światło nas dotyka. Właśnie taki efekt miał być osiągnięty. Służą temu również witraże, które w taki bardzo szczególny sposób owo światło przepuszczają. I tutaj kilka zdań wyjaśnienia. Właściwie estetyka średniowieczna jest taką estetyką związaną dużo silniej z teologią i filozofią niż ze sztuką. Mówi się nawet, że estetyka nigdy nie była dalej od historii sztuki niż w średniowieczu. Ta estetyka była podporządkowana teologii i filozofii, a nie samej sztuce, która to zresztą sztuka była traktowana w sposób dość użytkowy. Sztuka miała służyć określonym celom, praktycznym lub moralnym, najlepiej jednym i drugim albo moralnym, natomiast podziwianie samego piękna pulchrum wydawało się błahe. Jeśli ono nie służyło unum, jakiejś użyteczności albo bonum, jakiemuś dobru moralnemu, to wydawało się być jakimś takim płochym, błahym zajęciem. Natomiast jeżeli mówimy o pięknie w sensie teologicznym czy filozoficznym, to sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Piękno estetyka średniowieczna uznawała za jeden z przymiotów samego Boga i na pewno za jedno z transcendentaliów, czyli przymiotów samego bytu, tak jak istnienie czy prawdę. Teraz jest ciekawa sprawa. Na pytanie, co jest piękne, czy to, co faktycznie jest piękne, obiektywnie i uniwersalnie, czy to, co nam się podoba, zgodnie z naszym upodobaniem, estetyka średniowieczna odpowiada bardzo konkretnie. Piękne jest to, co jest piękne, w sposób uniwersalny i całkowicie obiektywny i nie ma to nic wspólnego z żadnym naszym subiektywnym gustem. Bo jeżeli piękno jest przymiotem Boga, jeżeli piękno jest jednym z transcendentaliów, to nie może zależeć od naszego subiektywnego gustu. Nie może ktoś przyjść i powiedzieć, a mi się nie podoba. Cóż by to było? Więc jest to estetyka uniwersalistyczna i obiektywistyczna, bo taka być musi. Jedną z takich wiodących kategorii estetycznych średniowiecza, gotyku, jest claritas, czyli dosłownie jasność albo blask, rozumiany jako takie lśnienie, emanacja. Wierzono, że na przykład ciała uwielbione, ciała świętych w jakiś sposób promieniują ową łaską, którą są otoczone, czy którą wręcz z siebie wydzielają. To było coś, co wyróżniało postacie świętych. I teraz zwróćmy uwagę na witraże, jak one cudownie tą wartość przekazują. Mamy tutaj postacie Jezusa, Marii i świętych wyobrażone na witrażach, które są z zewnątrz prześwietlane owym światłem, zresztą symbolizującym obecność i łaskę Boga. Także od środka wydają się dosłownie promieniować właśnie owym claritas, owym wewnętrznym blaskiem. Czyli tutaj faktycznie sztuka doskonale służy założonym kategoriom estetycznym o charakterze takim teologicznym i filozoficznym. I renesans. Renesans ogromna, acz nie od razu dokonująca się zmiana, kiedy odchodzi się w sztuce, czy postuluje się odejście w sztuce od owego światła czy złoceń używanych w sposób religijny i symboliczny, do użycia światła w sztuce zupełnie świeckiego i często naukowego i zgodnego z naszym codziennym doświadczeniem. Tutaj renesansowi artyści i estetycy chcą nam pokazywać w sztuce taki świat, jakim go postrzegamy. To nie jest już pokazywanie nam owego świata nadprzyrodzonego, transcendentnego, tylko tego świata naszego doświadczenia zgodnie
z naszą naturalną percepcją. No ale cały czas powstają kościoły, sztuka sakralna, w związku z tym odejście od tej jednak wielowiekowej tradycji wymaga czasu i jest etapowe. Autorem takiej pierwszego wielkiego traktatu estetycznego renesansu, jeszcze tego renesansu florenckiego, Quattrocento, jest Leon Battista Alberti, który wydaje ten swój traktat w 1435 roku i pisze tam słynne zdanie. Z rzeczy, których nie widzimy, żadna nie należy do malarza. To zdanie może wydawać się dość banalne, trywialne. No, oczywiście. Ale okazuje się, że wynika z niego bardzo wiele konsekwencji. W jakimś sensie Alberti mówi tutaj w ogóle o warunku możliwości sztuk wizualnych. Sztuki wizualne mieszczą się w tym przedziale widzialności, który określa nam albo absolutna ciemność, w której nie widzimy nic, albo absolutna jasność, w której również nic nie widzimy. I między tą zupełną jasnością i zupełną ciemnością będą się mieściły sztuki wizualne, do których ma również dostęp artysta i może nam je przekazać i które my jako odbiorcy możemy percypować. Okazuje się, że to zdanie ma bardzo wiele konsekwencji. Alberti jest też pierwszym, który bardzo jednoznacznie sprzeciwi się złoceniom w sztuce. Będzie pisał w ten sposób. Są znów malarze, którzy bez miary używają złota, ponieważ im się zdaje, że złoto dodaje obrazowi majestatu. Nie uznaje tego. Mocne słowa wypowiedziane przez bardzo wykształconego człowieka i działacza społecznego, trzeba sobie zdawać sprawę, że on tutaj odpaść bardzo wielu osobom, no bo przecież mamy całą wielowiekową tradycję złoceń w sztuce sakralnej, no i nagle ktoś z takiego świeckiego punktu widzenia stara się tą tradycję ograniczyć. Tutaj mamy jeszcze obraz Masaccia, który wydaje się być dosyć mocno osadzony w tej tradycji średniowiecznej, bo mamy złote tło obrazu, złote nimby nad głowami zarówno Chrystusa, Marii, Jana Ewangelisty, jak i nawet Marii Magdaleny, ale rzecz ciekawa, z tego złotego tła to postać Marii Magdaleny wydaje się być najbardziej zauważalna, najbardziej się wybijać. Ten jej czerwony płaszcz, jasne włosy i gest, który jej sylwetka układa się w taki wręcz kształt płomienia, wydaje się być tutaj najbardziej ognistą postacią przyciągającą wzrok. To ona jest takim żywym ogniem wiary, ogniem miłości, który zwraca uwagę mimo tego całego tradycyjnie użytego złota. No właśnie, i pojawia się pytanie, jeśli nie złoto ma reprezentować światło, to właściwie co w sztukach plastycznych? I tutaj Alberti daje odpowiedź. W malarstwie po zniknięciu złoceń światło i ciemność będą reprezentowały odpowiednio biel i czerń. Te kolory w związku z tym praktycznie nie będą występowały w stanie czystym, niezmieszanym, chociaż czasem mamy takie wrażenie patrząc na obraz, tylko raczej będą mieszane z innymi kolorami po to, żeby dodać właśnie więcej światła lub żeby te kolory przyciemnić, dodać tam więcej cienia. I możemy obserwować to na przykład na tym obrazie Narodziny Wenus Botticellego, gdzie postać Wenus jest niezwykle rozświetlona, ale nie biała, w takim dosyć silnym kontraście, powiedzmy tutaj z owym tłem, które jest bardzo ciemne, ale nie czarne. I tak właściwie do okresu secesji, kiedy na początku XX wieku złocenia powrócą, światło i ciemność będą w malarstwie pokazywane za pomocą domieszki bieli i czerni, które przestają występować właściwie jako samodzielne kolory.
A tu już dojrzały, a nawet późny renesans i Leonardo da Vinci, jego traktat o malarstwie. Traktat, w którym da Vinci poruszył chyba wszelkie możliwe aspekty malarstwa, również takie, o których my laicy nigdy byśmy nie pomyśleli. My skupimy się na tych dotyczących samego światła. Leonardo zauważa, że światło w obrazie to nie tylko źródło światła, słońce, świeca, pochodnia, ale również światło odbite, czyli wszelkiego rodzaju refleksy. Światło odbija się od przedmiotów o różnej gładkości. Oczywiście im ciało bardziej gładkie, tym refleksy większe. Stąd takie przedmioty jak metal, szkło, ale również ludzkie oczy czy gładka skóra będą silnie światło odbijały. Natomiast na przykład ciemne tkaniny będą światło pochłaniały. Taki wyraźny rysunek, który widzieliśmy u Botticellego, widzieliśmy, że kontur jest bardzo wyrazisty, Leonardo uznaje już za błąd i wprowadza efekt sfumato, czyli zamglenia. Mamy wrażenie, że tutaj postać Jana Chrzciciela wyłania się z ciemności, także zarys włosów czy zarys owej wielbłądziej skóry, którą jest odkryty, są już dla nas prawie niewidzialne, a linia praktycznie niedostrzegalna. Granice między kolorami zacierają się, między poszczególnymi konturami przejścia są bardzo łagodne, mamy taki efekt zamglenia, zadymienia. I teraz co z tego dodatkowo wynika? Spójrzmy na tą postać Jana Chrzciciela. Czy to przedstawienie tego uśmiechniętego młodzieńca z błyszczącą atłasową skórą i takim dość pulchnym ramieniem kojarzy się panią z osobą, która przebywała na pustyni i żywiła się szarańczą? Tak niezupełnie, prawda? Historykom sztuki to przedstawienie bardziej kojarzy się z motywem greckiego kurosa, czyli pięknego chłopca, który w ten sposób powraca w renesansie, więc byłby to pewien ideał męskiego piękna. Zresztą wielokroć zarzucano artystom renesansowym, że sceny biblijne czy nawet sceny przedstawiania męczenników wykorzystywali tylko jako pewien pretekst do pokazania właśnie piękności zmysłowej, piękności ludzkiego ciała. Stąd mamy świętego Sebastiana jako nagiego młodzieńca z jedną symboliczną strzałą, czy właśnie przedstawienia takie jak Jan Chrzciciel z ową atłasową skórą i efekt pochłaniania światła przez tą wielbłądzią skórę sprawia, że święty wydaje się wręcz nagi. Dzięki takim efektom właśnie świetlnym można manipulować tematem, czy interpretować go w bardzo charakterystyczny sposób. A tu już użycie światłocienia w dojrzałym malarstwie Leonarda da Vinci. O ile w takim klasycznym renesansie artyści dbali o to, żeby światło w obrazie było dość rozproszone, nawet w tym pod palącym słońcem Italii używali takich baldachimów płóciennych, żeby to światło rozproszyć odpowiednio, to już w dojrzałym renesansie Leonardo zaczyna stosować silne efekty światłocieniowe. Także niektóre elementy obrazu są bardzo silnie oświetlone, prawie do granicy prześwietlenia i kontrastują, sąsiadują z takimi elementami silnie zaciemnionymi. Sprawia to wrażenie takie odrobinę nienaturalne, ale z drugiej strony wprowadza taki element dynamizmu i nastroju pewnej tajemniczości. Nie mamy tutaj do czynienia z taką oczywistością rozplanowania światła, tylko właśnie z takim dynamizmem i niepokojem, czemu ten zabieg służy. Właśnie takie użycie światła będzie bardzo często występowało w baroku. No właśnie, baroku. Zwany również stylem jezuickim czy stylem kontrreformacji, był pewnego rodzaju odpowiedzią
Kościoła Rzymskiego na krytykę reformacji, która no, oprócz zarzutów stricte teologicznych i społecznych zarzucała Rzymowi no, zbytnie lubowanie się w dziełach sztuki, również nie do końca moralnych, bo sceny mitologiczne, silnie roznegliżowane i wydawanie ogromnych sum pieniędzy na sztukę w Watykanie no, budziło właśnie niepokój Kościoła zreformowanego. Tutaj trzeba przyznać, że Rzym wziął sobie tą krytykę silnie do serca. W tym czasie kontrreformacji w Watykanie działają tak zwani majtkarze, których zadaniem jest no, cenzurowanie właśnie owej wszechobecnej golizny poprzez domalowywanie albo dorzeźbianie listków figowych i chust. Stąd powiedzmy mniej uznani czy mniej doskonali artyści właśnie domalowują czy doprawiają owe listki figowe czy chusty do dzieł no, wybitnych artystów okresu renesansu. O ile reformacja właściwie odrzucała obrazy, usuwała je ze zborów, czasem nawet niszczyła, o tyle Kościół rzymskokatolicki postanowił uczynić sztukę no, swoim orężem o walkę o rząd dusz. Przy czym ta sztuka baroku już jest sztuką niezwykle skromną, bardzo rzadko spotkamy tam jakiekolwiek akty. Zdarzają się, ale rzadko, i jest podporządkowana celom religijnym i moralnym. Stąd najczęściej mamy do czynienia z tematami o charakterze biblijnym czy żywotami świętych, takich, które no, mogą służyć za wzór do naśladowania. W sensie światła, kolorystyki, barok jest czarny. Mamy do czynienia tam z jakimś źródłem światła, dosyć często sztucznego światła albo nienaturalnego światła, które wydobywa nam przedstawione postacie z mroku. Więc jeżeli spojrzymy na malarstwo baroku, ono najczęściej jest bardzo ciemne, czarne, w odróżnieniu od rokoka, które jest jasne, pastelowe, rozświetlone. I mamy tutaj najczęściej też silne efekty światłocieniowe, które wprowadzają właśnie taki nastrój tajemniczości lub no, skupienia. Tutaj pokutująca Magdalena Georgesa Latoura, widzimy postać kobiety, takiej dość rzeźbiarsko, posągowo przedstawionej, która złożyła ręce na czaszce symbolu vanitas, czyli marności tego doczesnego świata i zapatrzona jest w płomień świecy, który z kolei symbolizuje wieczność i oświecenie o charakterze duchowym. Więc że widzimy, że Magdalena odwraca się od doczesnego świata, zwraca się ku życiu wiecznemu, ku oświeceniu, to światło świecy bardzo delikatnie oświetla jej głowę i tors. A tutaj z kolei już obraz Caravaggia, Narodzenie świętego Pawła. Niezwykle dynamiczny obraz, który właściwie no, dokładnie przedstawia nam scenę znaną z dziejów apostolskich. No bo widzimy świętego Pawła, jeszcze Szawła zapewne, który spadł z konia i zakrywa oczy pewnie przed oślepiającym blaskiem, który zobaczy. Mamy postać Jezusa, który wychyla się z nieba, no i wypowiada zapewne znane słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Mamy też konie i żołnierzy. Koń wyraźnie spłoszony, żołnierz przestraszony. Widać, że wszyscy zauważyli, że coś się stało, że doszło do jakiegoś dramatycznego wydarzenia i nawet jeśli żołnierz czy koń nie widzą postaci Chrystusa, czy nie słyszą Jego głosu, to zdają sobie sprawę, że wydarzyło się coś niezwykłego, coś dramatycznego. Czyli mamy do czynienia no właściwie z dokładnie przedstawioną sceną, którą znamy z dziejów apostołów. Ale Caravaggio namalował potem jeszcze jeden obraz o tym samym temacie, zupełnie inny. W dodatku namalował go na zamówienie do jednego z rzymskich kościołów. Obraz ten został odrzucony i uznany za skandaliczny. Czy dzisiaj panią ten obraz wydaje się skandaliczny? Tak? No właśnie, o co chodziło? Zwróćmy uwagę, że po pierwsze nie mamy tutaj żadnej postaci Chrystusa, w ogóle nie ma postaci boskiej.
Jeśli chodzi o postać świętego Pawła czy Szawła, to on leży w prochu drogi, całkowicie upokorzony, powalony, a przecież mamy do czynienia z jednym z głównych założycieli kościoła rzymskiego, tak na rzymskim prawie, apostołem. No, nie ma postaci świętej, a postaci boskiej, a postać świętego jest pokazana w absolutnym upadku. Konik wydaje się zupełnie spokojny i woźnica, niczego nie zauważyli, nic się nie wydarzyło. A na pierwszym planie, bo obraz jednak w naszej kulturze czytamy tak jak pismo, na pierwszym planie mamy, nie oszukujmy się, koński zad. Tak? Ten obraz miał wisieć w kościele, ludzie się mieli modlić przed tym obrazem. No i przed czym się mają modlić, pytano, tak? Nie ma postaci boskiej, apostoł leży w prochu, a na pierwszym planie ów koński zad. No, prawdziwy skandal. Właściwie obecność iluminacji czy boskiego światła symbolizuje tak tylko to światło, które rozlewa się tutaj po twarzy i torsie świętego Pawła. Widać, że on ma przymknięte oczy, że dłonie wyciąga w kierunku tego światła, że cała sytuacja, całe wydarzenie, cała wewnętrzna przemiana jest rozwiązana za pomocą właśnie tego słupa światła oświetlającego postać Pawła. No po czasie jednak komentatorzy doszli do wniosku, że wymowa obrazu jest głęboko chrześcijańska, że to właśnie w upadku, w chwilach zwątpienia, kryzysu często odnajdujemy tą wewnętrzną światłość, czy iluminację, czy drogę do Boga, do wewnętrznej przemiany. Natomiast obraz, no, czytany tak dosłownie, no, faktycznie mógł wykraczać poza dotychczasowe, czy ówczesne przyzwyczajenia ikonograficzne. A tutaj już rokoko. Rokoko zupełnie inne niż barok. Jasne, rozświetlone, ale również świeckie, frywolne, sielankowe, przeznaczone dla przyjemności zmysłowej. Stąd najczęstsze tematy mitologiczne, dworskie, właśnie sielanek, idylii, jak w tym obrazie Fragonarda Szczęśliwi Kochankowie. Mamy tutaj w tej niebiesko-różowej aurze, zapewne poranka, postać kochanków, gdzie kobieta trzyma lampę. O tym poranku być może sytuacja dość nietypowa. Mamy do czynienia oczywiście z pewną aluzją, że oto kochankowie pewnie spotkali się na wieczornej schadzce z lampą i oto świt zaskoczył ich właśnie jeszcze w altanie. Więc tutaj mamy takie podwójne użycie światła również, no, w celu takiego puszczenia oka do nas widzów. Ale zastosowanie światła w sztuce rokoka to również majestat królewski. Zastosowanie absolutnie poważne. Widzimy tutaj galerię zwierciadlaną w Wersalu, zwaną Pałacem Słońca, w stylu Ludwika XIV, zwanego Królem Słońca. Więc nawet w samej nomenklaturze widzimy to rozświetlenie, które, no, ma towarzyszyć absolutnemu władcy. Mamy tutaj salę, gdzie 17 wysokim oknom odpowiada 17 wysokich luster, do tego złocenia, kryształowe żyrandole i świece. Ta sala była dosłownie rozpromieniona dzięki temu efektowi. Wszystko oczywiście po to, żeby podkreślić majestat Ludwika XIV, Króla Słońca, absolutnego władcy, czyli znaczenie takie jak w starożytności służące władzy absolutnej. A tu już oświecenie i malarstwo, gdzie użycie światła jest zdecydowanie świeckie, ale nie naturalne, takie jak w renesansie. Raczej arbitralne i dość silnie dydaktyczne. Tutaj mamy obraz Dawida, nieukończony zresztą, przysięga do sali do gry w piłkę. Ona przedstawia, ten obraz przedstawia salę historyczną, faktycznie z takimi ogromnymi oknami, ale jeśli
przyjrzymy się obrazowi, to zobaczymy, że światło nie tyle łączy się tutaj na postaciach z tych okien, co bardziej oświetlone jest z przodu. W tym wielkim tłumie światło ma nam wybrać osobę, na którą mamy patrzeć, zorganizować kompozycję obrazu, do tego również jest używane w oświeceniu. Czy jak w tym przypadku śmierć Sokratesa. No oczywiście bohater grecki, pierwszy wielki filozof w swoim nonkonformistycznym geście sięgnięcia po cykutę, pokazany w murach więzienia, gdzie światło najprawdopodobniej wpada z jakiegoś górnego okna, ale teoretycznie oświetla wszystkie postacie tak samo. Wszystkie postacie znajdują się w strumieniu tego światła. A jednak to centralna postać Sokratesa jaśnieje najbardziej. I jego skóra, mimo że mamy do czynienia z przedstawieniem starszego człowieka, to wydaje się on być wręcz posągowy i lśniący. Lśniący tors, śnieżno-biały płaszcz sprawiają, że to jakby na nim skupiało się światło, chociaż wszystkie postacie zostały oświetlone, wydawałoby się w ten sam sposób. To jest właśnie taki efekt arbitralnego użycia światła, żeby nam pokazać, kto jest tutaj najważniejszy, kto jest wzorem, kogo powinniśmy naśladować. A tu już Dawid i pogrzeb Patroklesa. Tutaj mamy do czynienia z wielką sceną mitologiczną z wojny trojańskiej. Scena zbiorowa, obraz przedstawia nam, jeśli nie kilkadziesiąt, może nawet kilkaset osób, do tego okręty, rydwan, konie, ów pogrzeb, burza, masa rozmaitych elementów i efektów, obraz o charakterze narracyjnym. Pewnie moglibyśmy się pogubić w tym nadmiarze, gdyby nie użycie światła, typowy reflektor skierowany wyraźnie tutaj w centrum na stos i ciało Patroklesa, który organizuje nam całą kompozycję, pokazuje, na co mamy zwracać uwagę, jakie postacie są najważniejsze. Podobno Dawid namalował ten obraz po rozpaczy, po przedwczesnej śmierci swojego przyjaciela Fragonarda, zmarł niespodziewanie w młodym wieku. No i żeby uczcić jego pamięć, właśnie Dawid maluje ów pogrzeb Patroklesa, sugerując, że Fragonard był Patroklesem malarstwa. Dodatkowy efekt. Jeśli Fragonard był Patroklesem malarstwa, no to kto jest Achillesem malarstwa? Tak więc obraz malowany prawdopodobnie również ku własnej chwale. I romantyzm. Romantyzm z jego niezwykłym, tajemniczym światłem, gdzie jeśli wrócimy do pomysłu Albertiego, że z rzeczy widzialnych, z rzeczy niewidzialnych żadna nie należy do malarza, że sztukę, sztuki wizualne ograniczają nam dwie skrajności, skrajna jasność, skrajne światło i absolutna ciemność, to romantyzm będzie starał się być jak najbliżej owych skrajności. Owszem, jeszcze widzimy treść obrazu, ale albo nokturny, te pejzaże w świetle księżyca, czy rozświetlone pochodniami, świecami, giną nam gdzieś w ciemności, albo wręcz przeciwnie, są tak nienaturalnie rozświetlone, że również mamy wrażenie, że niewiele widzimy. No jak tutaj w przypadku tego obrazu Turnera, gdzie mamy typowy pejzaż nokturnowy, mały kuter żegluje, płynie po ciemnym morzu, jedynie w świetle księżyca jaśniejącego zza chmur i zapewne jest taką alegorią życia i walki człowieka wobec no, rozmaitych przeciwieństw, jakie stawia przed nim los. Do tej absolutnej jasności jeszcze powrócimy. Na razie uwaga na marginesie. To właśnie w okresie romantyzmu w teatrach jest wprowadzone oświetlenie gazowe, co daje możliwość całkowitego wyciemnienia widowni. I teraz co z tego wynika, bo wydaje się, że to może taka nieważna informacja techniczna. Zmienia się całkowicie sposób gry aktorskiej. Do tej pory aktor widział swoją widownię, w związku z tym grał w sposób estradowy.
mówił do widzów, nawiązywał z nimi kontakt wzrokowy, często ich kokietował, uśmiechał się do nich, mógł reagować na komentarze, powtarzać śmieszne kwestie, gesty, miny po to, żeby przypodobać się publiczności w jakiś sposób. Między artystą i jego widownią był bezpośredni kontakt. W momencie wyciągnięcia widowni aktor przestaje widzieć swoją widownię i jej reakcję. Ma wrażenie, że jest sam na scenie, oświetlony reflektorem, w którego świetle on jest widziany, ale sam nie widzi nic. Zaczyna grać do środka, zaczyna grać psychologicznie. Od tego momentu mamy do czynienia z takim psychologicznym aktorstwem, które skupia się na postaci, a nie jest grą estradową, gdzie artysta czy aktor był niejako obok swojej postaci i mógł ją komentować, niejako naśmiewać się z niej, na przykład razem z widownią, czy w jakiś sposób od tej postaci dystansować. Od tej reformy wywodzi się również wielka reforma teatru, gdzie aktor będzie się miał utożsamiać z postacią, którą gra. I właśnie ten prosty zabieg pozostawienia go samego w ciemności to również umożliwia. A tutaj ta obiecana jasność. Obraz Turnera Regulus. Czy Państwo panie coś widzą? Niewiele, tak mi prawda? Tak z tym obrazem jest taki kłopot, że bez względu na jakość slajdu i oświetlenie na zewnątrz, efekt jest z reguły podobny, po prostu niewiele widać. I teraz pytanie, po co malować obraz, na którym niewiele widać? Tytuł Regulus. Czy panie wiedzą, kim był Regulus? Marcus Atilius Regulus. Był wodzem Rzymian podczas wojen punickich i bohaterem, takim wzorem cnót rzymskich, którego opierał między innymi Horacy. Regulus dostał się do niewoli barbarzyńskiej i zmuszony został do złożenia przysięgi, że powróci i wysłany do Rzymu w sprawie wymiany jeńców. Kiedy przyjechał do Rzymu, najpierw odradził senatowi wydawania jeńców, jakiekolwiek podporządkowanie się układom z barbarzyńcami, a następnie, chociaż mógł zostać i rodzina i przyjaciele błagali go o to, zachował się honorowo, dotrzymał przysięgi i wrócił do swoich wrogów, prześladowców, chociaż wiedział, że czekają go tam tortury i śmierć. Jedną z tych tortur, które przeznaczono dla Regulusa, było wyrywanie powiek. Wyrywano mu powieki i zmuszono go do patrzenia prosto w słońce, aż do całkowitego oślepnięcia, patrzenia w przerażającym bólu. Tutaj prawdopodobnie mamy ten efekt. Patrzymy oczami Regulusa i prawdopodobnie tymi okaleczonymi potwornie oczami Regulusa i prawdopodobnie widzimy ostatni rozmazany obraz, jaki on widział w życiu. Czyli bardzo silny efekt artystyczny, który ma utożsamić nas z przedstawioną postacią. Tutaj w rogu udaje się dostrzec postacie dzieci, które zasłaniają oczy. To też jest taki motyw już o charakterze niemalże retorycznym, że zasłania się oczy przed tym, na co nie sposób patrzeć, co jest ponad wytrzymanie. Stąd tutaj ten efekt świetny pozwala nam opowiedzieć w taki bardzo przejmujący sposób właśnie historię rzymskiego bohatera i jako wcielić ją wręcz w siebie. A tutaj malarstwo historyczne, znana wszystkim bitwa pod Grunwaldem. No wiemy, że Matejko przedstawił postacie, które możemy tutaj no, co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt z nich wskazać jako uczestników owej silnej, słynnej bitwy, a na górze jedna postać jakby z innego porządku. Bo mamy tutaj świętego Stanisława na obłoku, czyli postać no, z innego porządku, nie tego ziemskiego, historycznego, tylko już jednak transcendentnego, bo święty, no co najmniej z innej epoki, bo mamy te jednak 200 lat różnicy.
I tutaj też światło, ciekawy zabieg, prawda, która oddziela nam jednak postać świętego od tego obrazu o tematyce stricte historycznej, no żeby zaznaczyć, że mamy tutaj owszem do czynienia ze wstawiennictwem, modlitwą świętego patrona Polski, żeby jednak zaznaczyć, że jest to postać, która nie uczestniczy de facto w tej historycznej bitwie, w każdym razie nie ciałem, ewentualnie duchem, modlitwą, wstawiennictwem. I fotografia. Fotografia, którą, o której często mówiono, że jest malowaniem światła. Efekt ciemnego pokoju, camera obscura, czyli że w zaciemnionym pomieszczeniu czy pudełku, jeżeli z jednej strony przez otwór wpuścimy wiązkę światła, to na przeciwległej ścianie powstanie nam podwrócony, ale niezwykle dokładny obraz rzeczywistości, znany już z starożytności. Opisywał ten efekt m.in. Arystoteles, tylko że nikt nie potrafił zatrzymać tego obrazu. A obraz był ciekawy, bo przykładając do tego mimetyczną definicję sztuki, że sztuka naśladuje rzeczywistość, to był najdokładniejszy obraz rzeczywistości, jaki można było uzyskać. Nie można go było tylko utrwalić. Udało się to dopiero w wieku XIX, a właściwie w 1826 roku. Kongenialny zresztą wynalazek daguerotypii i kalotypii. Tu mamy pierwszą utrwaloną fotografię, czyli widok z okna w Legra. Fotografia, kiedy już została utrwalona, zrobiła błyskawiczną karierę. To był wynalazek, który upowszechniał się niezwykle szybko i w Starym Świecie, i za oceanem, więc bardzo szybko zaczęto zadawać sobie pytania, czy to jest sztuka. No bo z jednej strony to był najdokładniejszy obraz rzeczywistości, jaki do tej pory uzyskano, no ale z drugiej strony inne elementy definicji dzieła sztuki, takie, że powinno to być jednak dzieło rąk, no i umysłu ludzkiego, a nie maszyny, aparatu czy techniki, że powinno być dziełem oryginalnym, a nie możliwym do powtórzenia w wielu egzemplarzach, sprawiało, że nikt, nawet sami fotografowie, nie uważali owych dzieł za dzieła sztuki. Na początkowo nikt nie miał wątpliwości, że fotografia sztuką nie jest. Dopiero później stwierdzono, że to jednak fotograf robi zdjęcie, a nie aparat. Ale zanim zaliczono fotografię przynajmniej do mediów sztuki, no bo do tej pory mamy fotografie zarówno artystyczne, jak i dokumentalne, reklamowe, wiele, wiele innych, nie wszystkie fotografie są sztuką, to jest jasne, to był taki, była taka faza przechodnia, która no, była takim krokiem w kierunku uczynienia z fotografii dzieła sztuki. Mianowicie na odbitce fotograficznej albo sam fotograf, albo inna osoba wprowadzały taki odręczny ornament, który no, czynił tą odbitkę niepowtarzalną, a jednocześnie wprowadzał ten element właśnie działalności ludzkiej ręki. No już taka retuszowana odręcznie fotografia mogła ewentualnie uchodzić za dzieło sztuki. Tutaj mamy z kolei przykład luksografii, czyli uzyskiwania obrazów przez takie bezpośrednie naświetlanie materiałów światłoczułych. I impresjonizm, który jest nazywany no, ostatnią sztuką mimetyczną. Jeszcze w okresie impresjonizmu artyści starają się w jakiś sposób naśladować rzeczywistość. Tutaj tematy są najczęściej codzienne. Pejzaże, portrety, martwa natura, ulice miast, ale naśladują tą rzeczywistość w bardzo specyficzny sposób. Nie tak jak w renesansie, w sposób jak najbardziej obiektywny, żeby pokazać nam, jak przedmioty istnieją idealnie czy niezależnie od obserwatora, tylko bardzo subiektywnie, żeby pokazać nam owe postacie, przedmioty, krajobrazy, tak jak artysta postrzega je w danej chwili. Niezwykle subiektywnie, w określonym oświetleniu, w jakimś ulotnym momencie, z niepowtarzalnym nastrojem.
To jest naśladowanie rzeczywistości, ale naśladowanie w sposób subiektywny, w której ta indywidualna percepcja i wrażliwość artysty jest wyraźnie zaznaczona. Jak przykładowo tutaj na tych studiach Claude'a Moneta katedry Rouen, kiedy malował ją o wschodzie słońca, w południe i o zmroku. Mamy do czynienia z zupełnie innym rozłożeniem światła i również z zupełnie innym nastrojem. Inne elementy architektury wydają się być podkreślone. Wystarczy, że zmienia się oświetlenie i mamy do czynienia już z zupełnie innym obrazem. I postimpresjonizm, puantylizm, który jest inspirowany daleko idącymi odkryciami w dziedzinie optyki. Tutaj ten obraz skomponowany w bardzo tradycyjny sposób, na takim trójpodziale, z użyciem bardzo silnego światłocienia, bo widzimy, że mamy partie obrazu bardzo silnie oświetlone i takie, które pozostają w cieniu. Został namalowany taką techniką, że artysta w ogóle nie miesza farb, ani na palecie, ani nawet na obrazie. Już impresjoniści malowali bez podmalówki, bez nakładania kolejnych warstw laserunków, tylko właściwie jedną warstwą farby, często szpachlą grubo nakładaną. W puantylizmie artysta w ogóle nie miesza farb, tylko nakłada czyste kolory takimi drobnymi punktami, jeden przy drugim. Wiedząc, że te kolory zmieszają się i dadzą nam efekty różnych barw, takiego rozedrgania światłocienia już na siatkówce naszego oka, bo on taką wiedzą dysponuje, co ma niezwykle ciekawe konsekwencje. Wydaje się, że ten obraz, który wisi w Muzeum d'Orsay, nie jest skończonym dziełem sztuki. W tym sensie, że nie jest tym ostatecznym efektem do podziwiania. Jest jedynie pewnym medium. Ostateczny obraz wstaje na siatkówce naszego oka. Jesteśmy jako widzowie niezwykle dowartościowani, bo jesteśmy niezbędni, żeby dzieło sztuki zostało dopełnione. Bo to dzieło sztuki jest niepełne. Ostateczny obraz, dzięki właśnie tym znajomościom optyki, powstaje dopiero na siatkówce naszego oka. Nie ma dzieła sztuki bez nas, bez naszych oczu, bez naszej percepcji. To jest tylko medium. Dzieło sztuki jest tutaj. I wielka awangarda, o której no, zapewne można by mówić godzinami, bo to pojęcie worek łączące szereg rozmaitych nurtów, które niemalże symultanicznie rozwijały się w Europie, potem w Stanach Zjednoczonych w ciągu no, tych 25 lat. I zmieniły w sztuce wszystko. Zmieniły podejście do sztuki, sposób definiowania sztuki, sposób definiowania dzieła sztuki i wartości estetyki. Stąd artyści awangardowi bardzo często pisali manifesty po to, żeby ich prace mogły być lepiej zrozumiane, bo jeżeli się zrywa z dotychczasowymi definicjami sztuki, no to trzeba zaproponować coś nowego, trzeba przedstawić swoje stanowisko, w jaki sposób sztuka się postrzega. Stąd odejście od mimezis w sztuce. Ta sztuka najczęściej nie naśladuje rzeczywistości, czasem chce ją wręcz zmieniać. Odejście od perspektywy, światłocienia, częste prowokacje, szokowanie odbiorcy, liczne eksperymenty formalne, ponieważ klasyczne metody zostaną zarzucone. No i ta sztuka, którą często oceniana jest jako brzydka, ponieważ jest świadomie antyestetyczna. Jeżeli artyści chcą w sposób świadomy zerwać z dotychczasowymi wartościami estetycznymi, to jedną z tych wartości estetycznych jest piękno, tradycyjnie rozumiane. Jeśli z nim zrywamy, te obrazy czy dzieła wydają się automatycznie, no, przynajmniej niekiedy, brzydkie, ponieważ nie spełniają tradycyjnie rozumianej kategorii piękna. Tutaj widzimy Pabla Picassa, malującego światłem, malującego żarówką. Był to rodzaj takiego wczesnego happeningu, kiedy Picasso stawiał za sobą swoje rysunki, często ukochane kobiety, ukochane byki, i za pomocą zapalonej żarówki rysował mniej więcej te same kształty.
Także widzowie, którzy oglądali ten pokaz, mogli śledzić ruch jego ręki, ruch żarówki, który w taki ulotny sposób stwarzał pewne kształty, możliwe do naśladowania na rysunkach, ale jednak ulotne, czyli no właściwie kształt powstaje niejako w naszej pamięci i w naszej wyobraźni. My gdzieś wybiegamy dalej naszą wyobraźnią w tym kształcie, czy pamiętamy ruch żarówki, który miał miejsce przed chwilą, ale całego obrazu nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Dodatkowo Picassa sfotografowano przy tym, więc mamy do czynienia z obrazem malowanym światłem i jeszcze zapisanym za pomocą światła. A tutaj najsłynniejsze dzieło Picassa, czyli Guernica, namalowana na zamówienie rządu hiszpańskiego na uchodźstwie. Ten obraz miał być pokazywany na wystawie we Francji, takim odpowiedniku dzisiejszego Expo. Picasso nigdy nie malował tak wielkich obrazów. Ten obraz ma 21x7 metrów, jest naprawdę gigantyczny. I właściwie nigdy nie malował scen o charakterze politycznym czy społecznym. Malował głównie swoje ukochane kobiety i swoje ukochane byki. A tutaj nagle zamówienie na obraz o tematyce politycznej, społecznej, zaangażowanej i jeszcze w dodatku o tak wielkim formacie. Przez długi czas nie namalował nic, dopiero po bombardowaniu Guerniki jesienią 1937 roku, dosłownie w przeciągu kilku dni namalował ten gigantyczny obraz. Inspirowany najprawdopodobniej czarno-białymi zdjęciami, które ubiegły i zszokowały cały świat, bo miasto i jego cywilni mieszkańcy zostali zbombardowani, ich miasto zostało wręcz zmiecione z ziemi. Mówi się, a jest to myśl straszna, że była to próba generalna przed rozpoczęciem II wojny światowej i próba broni masowego rażenia wymierzonej w kierunku ludności cywilnej, nie zaangażowanej w konflikt, nie cele wojskowe, tylko po prostu w ludność cywilną. Stąd mamy kobietę rozpaczającą nad zwłokami dziecka, mężczyznę z uciętą ręką, w której trzyma złamany miecz, broń, którą nic nie poradzi wobec bombardujących samolotów, pożar i pożogę, które zniszczyły potem Guernicę, oraz tą postać białego konia w centrum, która czasem jest interpretowana jako postać psychopompa, czyli przeprowadzającego duszę z tego świata do wieczności. I zamiast słońca żarówka, która wzbudzała wiele komentarzy. Można to interpretować jako zamianę tego naturalnego słońca, naturalnego oświetlenia na oświetlenie techniczne, które pojawia się w tym czasie. No, ze wszystkimi tego zaletami i wadami. To jednocześnie technika, która daje nam światło, zapewnia pewien cywilizacyjny rozwój, ale z drugiej strony może stanowić symbol zagłady. Prawdopodobnie mieszkańcom Guerniki wydawało się, że widzą wielki rozbłysk nad swoimi głowami, zanim zaczęły spadać na nich bomby i pogrążyły ich w absolutnej ciemności. Więc to symboliczna żarówka zamiast słońca nad tragedią Guerniki u Picassa. Czarno-biały obraz, ciemność, może te popioły, które pokryły miasto, ale również prawdopodobnie inspiracja właśnie tymi czarno-białymi fotografiami, które zelektryzowały opinię publiczną całego świata, na wieść o tym pierwszym, ale nie ostatnim ludobójstwie. A tutaj białe na białym Malewicza, ponieważ o Malewiczu będziemy mówić jeszcze w czasie warsztatu, więc tutaj tylko hasłowo. Białe na białym, czyli granica widzialności. Tak, bieli na białym już prawie nie widzimy. Jeżeli odwołamy się tu znów do Albertiego i tego jego założenia, że światło pokazujemy w sztukach malarskich bielą, ciemność czernią, to tutaj mamy do czynienia z takim zaprzeczeniem formalnym, to jest eksperyment formalny. Alberti odradzał używania czystej bieli, bo miała być przeznaczona do ukazywania światła. Tutaj mamy
pokazanie białej płaszczyzny na białej płaszczyźnie, złamanie dotychczasowych zasad estetycznych, zasad renesansowych, eksperyment o charakterze formalnym, takie badanie granic samej widzialności, już białego na białym prawie niedostrzegane. I surrealizm, Ostatnia wieczerza Salwadora Dali. Widzimy tutaj postacie apostołów i Chrystusa rozświetlone tym takim niezwykłym światłem. Tutaj postać, właściwie sam korpus, nie wiadomo czy błogosławiący, czy symbolizujący ukrzyżowanie. No i pośrodku owa postać Chrystusa, która wzbudzała wiele kontrowersji. Mówiono, że jest zbyt sfeminizowana, no i zbyt podobna do żony Dalego Gali. A tutaj z kolei słynne zdjęcie Dalego, Dali Atomikus, wykonane przez Filipa Halsmana. Była fotografia inspirowana obrazem Dalego LEDa Atomika, który tutaj widzimy w tle. No i oczywiście fotografia miała służyć kreowaniu wizerunku tego niezwykle oryginalnego artysty, którego tutaj mamy w locie, czy wręcz w lewitacji. Dzisiaj zrobienie takiego zdjęcia w Photoshopie to nie byłby żaden problem. Ale to był 1948 rok i trzeba to było robić tradycyjnymi metodami. Więc dwoje asystentów, dwie żony, każdy podrzuca na 3-4 krzesło kota albo akwarium i tak 28 razy te koty latały w imię dobra sztuki. No ale w końcu efekt był zadowalający. I sztuka współczesna, która jest dziedzictwem wielkiej awangardy w tym sensie, że jest jeszcze bardziej radykalna. Właściwie nie da się powiedzieć zdania o sztuce współczesnej, które no, mogłoby być na tyle ogólne, żeby nie mieć jakichś wyjątków. Nie da się powiedzieć zdania, któremu by się nie dało zaprzeczyć, czy podać jakiegoś kontrprzykładu. Ale można wskazać bardzo ogólne tendencje, że raczej ta sztuka ucieka od przedstawienia, woli ingerować w samą rzeczywistość, kształtować rzeczywistość, kształtować przestrzenie wystawiennicze, niż reprezentować w taki klasyczny sposób rzeczywistość na obrazie, że bardzo często ucieka się do eksperymentów formalnych, często też wywołuje szok czy dysonans poznawczy u odbiorców po to, żeby spróbować zmienić naszą perspektywę widzenia, żeby no, w jakiś sposób nas zaskoczyć, pokazać nam coś nieoczekiwanego. I tutaj ten szok wywołuje się również za pomocą takiego silnego oddziaływania na zmysły, na przykład właśnie za pomocą ciemności czy gwałtownego światła, do których nasze zmysły muszą się dopiero przyzwyczaić, albo wręcz nie są w stanie się przyzwyczaić. No i jeżeli to ta sztuka odnosi się do transcendencji, to raczej nie czyni tego w sposób taki bezpośredni czy obrazowy jak sztuka dawna. Tutaj mówimy czasem o reprezentacji negatywnej, to znaczy artysta już rozumie, że no właściwie nie jest w stanie przekazać w skończonym zmysłowym obrazie idei niematerialnego, nieskończonego Boga, że takie przedstawienie będzie zawsze nieprzystające. Te porządki są nieprzystające. Więc nie potrafimy sobie nie wyobrazić tego, co niewyobrażalne, nie możemy przedstawić tego, co nieprzedstawialne. W związku z tym dajemy jedynie aluzję. Istnieje coś, do czego mogę się odnieść, ale czego nie mogę pokazać, czego nie mogę ogarnąć w tej skończonej formie. Tutaj przykład instalacji Mirosława Bałki, którą pokazał w hali Turbin w Tate Modern w Londynie. Tytuł How it is? Jak to jest? Rodzaj kontenera, do którego wchodzimy zawsze sami, pojedynczo, po platformie. Kontener jest w środku absolutnie wyciemniony i wygłuszony. Także krok po kroku zagłębiamy się w absolutnej ciemności i w absolutnej ciszy. No, proszę pomyśleć, my właściwie w dzisiejszym świecie nigdy, nawet w nocy, nawet poza miastem, nie znajdujemy się w absolutnej ciemności, w absolutnej ciszy. Zawsze gdzieś świeci jakaś latarnia, lampka, szum wiatru, przejeżdżających samochodów, zawsze coś nam towarzyszy. Właściwie nie wiemy, jak to jest całkowicie odciąć nasze dwa główne zmysły, jednak wzrok i słuch, i pogrążyć się w zupełnej ciemności i w zupełnej ciszy. Więc jak to jest?
posługiwać się samym dotykiem, czy odciąć zmysły, jak to jest nie widzieć, jak to jest nie słyszeć, jak to jest umrzeć, być może w ten sposób artysta próbuje nam to pokazać. A tu Popat i słynny Andy Warhol, który bardzo często pokazywał postacie celebrytów, aktorów, muzyków, polityków na złotym lub srebrnym tle. Mówiono, że jest to nawiązanie do złotego tła ikon. Zresztą Warhol bardzo często bywał w nowojorskiej cerkwi, oglądał ikonostas, że to sposób pokazania współczesnych celebrytów, gwiazd, świętych na tym tle ekranu filmowego, czy tego srebrnego ekranu telewizora, który jest takim współczesnym ołtarzykiem, bardzo często wokół którego gromadzi się nasze życie. I w takim właśnie symbolicznym zabiegu, nie wiadomo do końca, czy krytycznym, czy afirmatywnym, bo Andy Warhol doskonale potrafił oscylować między tymi skrajnościami. Król Midas sztuki próbuje nam właśnie te postacie przybliżać, jak tutaj potrójny, srebrny Elvis, czy współczesne niebo, srebrne balony z Helen, między którymi możemy się poruszać i one się w taki sposób unoszą. No tak być może wygląda obraz artystyczny nieba sprowadzony do popkultury. A tutaj już malarstwo kolorowych płaszczyzn i Mark Rothko. Obrazy, które nie są narracyjne, nie są figuratywne, niczego nie przedstawiają, niczego nie reprezentują, nie są nawet symboliczne. Te kolory oddziaływują samymi sobą, oddziałują na emocje i to bardzo silnie. To są wielkoformatowe płótna, ludzie bardzo często zapadają w taki rodzaj kontemplacji przed tymi płótnami, pogrążają się w radości, smutku, bardzo silnie emocjonalnie reagują. Często mamy tutaj właśnie taki motyw rozświetlenia albo no, niejako jakiejś takiej przerwy, jakby z innego porządku. Czasem jest ona horyzontalna, jak w tym przypadku, czasem wertykalna, ale tak jakby światło wpadało nam zza obrazu, z jakiegoś innego porządku i rozświetlało owe kolory. Właśnie tutaj mamy do czynienia z takim oddziaływaniem samym światłem, samą barwą, żadnego przedstawienia, żadnego symbolu, a jednak silne oddziaływanie na emocje i być może próba nam przekazania właśnie odniesienia do jakiegoś przestrzeni czy płaszczyzny poza obrazem, poza sztuką, poza możliwością przedstawienia w ogóle. A tutaj Landart, czyli sztuka ziemi, próba przekształcenia całego krajobrazu w dzieło sztuki. Walter Di Maria w latach 70. zeszłego stulecia na płaskowyżu w Nowym Meksyku zainstalował kilkaset takich metalowych masztów w dokładnych zresztą matematycznych odległościach. To był płaskowyż, który słynął z częstych wyładowań atmosferycznych, a te pręty miały służyć jako taki rodzaj pułapki na pioruny. I widzowie, którzy się na to zdecydowali, podpisywali specjalne oświadczenie, że wszelkie możliwe konsekwencje biorą na siebie, w tym zdrowotne czy niebezpieczeństwa, utraty, no, porażenia piorunem, co tu dużo mówić. Następnie udawali się na ów daleko położony płaskowyż, który nie miał żadnego zaplecza logistycznego, więc można było tam zmoknąć, cierpieć głód czy spać pod gołym niebem, no i cóż, i czekać na burzę. Kiedy już się doczekaliśmy na burzę, mogliśmy obserwować tego typu widoki, ponieważ te pręty przyciągały pioruny, w związku z tym wyładowania nad nimi były wyjątkowo malownicze. Nie można tam oczywiście było robić zdjęć, cały internet jest ich pełen. Ale mamy do czynienia z takim żywym obrazem, tak? Kiedyś to byłby pejzaż nocnego nieba oświetlanego piorunami. Mówilibyśmy tutaj o kategorii wzniosłości, takiej kantowskiej, że coś nas jednocześnie zachwyca i przeraża. Możemy nad tym, coś jest nieskończenie większe od nas, ale mamy takie poczucie, że możemy zapanować nad tym jedynie rozumowo. A tutaj mamy właściwie do czynienia z takim żywym obrazem. Cały krajobraz, cały płaskowyż jest przekształcony w dzieło sztuki, w którym my uczestniczymy, będąc
w samym środku, z pewnością piorunujące wrażenie oczywiście. A tutaj już sztuka współczesna, dzieło, instalacja Olafura Eliassona, również w Haliturgin w Tate Modern. Ten projekt cieszył się niezwykłą popularnością w Londynie. Było to wtedy najmodniejsze miejsce w całym mieście. Ludzie przychodzili do Tate Modern spotykać się, wypoczywać, opalać się pod tym sztucznym słońcem. I faktycznie ten projekt był doskonale przyjmowany. Artysta zbudował taką sztuczną tarczę słoneczną z systemu lamp i luster, dzięki czemu właściwie przekształcił całe wnętrze galerii w takie dzieło sztuki, w które można wejść, oświetlone tym złotym blaskiem, w którym można się ogrzać czy opalać. Publiczność reagowała niezwykle spontanicznie. Zdarzało się, że ludzie układali się tutaj w symbol pacyfki, czy w napisy Bush go home, czy wyrażając swoje również poglądy polityczne, czy społeczne, ponieważ ta instalacja pozwalała im być razem, poczuć się jako wspólnota i zrobić coś spontanicznego, wyrazić w jakiś sposób swoje poglądy czy ekspresję emocjonalną. Paweł Altamer nazywa tego rodzaju projekty rzeźbą społeczną. W jakiś sposób odwołuje się do naszych reakcji właśnie o charakterze takim wspólnotowym. I stroboskopy, właśnie to światło, które niezdrowe dla naszych oczu, czasem nas oślepia, używane jest często po to, żeby wywoływać takie silne wrażenia, zmienić w jakiś sposób naszą percepcję. Dzięki stroboskopom można podkreślić rozmaite fazy ruchu w spektaklach, na rozmaitych wystawach, także sprawić, że oświetlony przedmiot, który się porusza, wydaje się stać w miejscu. Ponieważ jest to światło niezwykle precyzyjne, to można za jego pomocą kształtować całe wnętrze wystawowe czy teatralne, oświetlając odpowiednie fragmenty, wyciemniając inne, możemy właściwie dowolnie kształtować owo wnętrze. Możemy też bardzo silnie oddziaływać na zmysły, oślepiać, przyciemniać, czy oświetlać określone fragmenty, czyli to właściwie używać tego światła jako materiału artystycznego, czy wręcz rzeźbiarskiego do kształtowania przestrzeni, ale także do poszerzania naszych zdolności zmysłowych, czy poznawczych, do badania ich granic. Więc gdybyśmy mieli podsumować tą wędrówkę po dziejach światła, to światło było używane w różnorodnych celach. Nie dość, że jest samym warunkiem możliwości istnienia sztuk wizualnych, jak to podkreśla Alberti, tak? Możemy podziwiać sztukę w tych granicach, w których widzimy. Było często używane w sposób symboliczny, symbolizowało bóstwa, symbolizowało wieczność, życie wieczne, ale bywało również używane w sposób zupełnie świecki, dostosowywane do naszych zmysłów, tak żeby nam ułatwić patrzenie, żeby nam pokazać rzeczy w sposób jak najbardziej obiektywny lub wręcz odwrotnie subiektywny, z naciskiem na wrażenie, chwilę, ulotność światła. Był używany jako materiał artystyczny do kształtowania przestrzeni, jako podstawa do różnego rodzaju eksperymentów o charakterze formalnym, również jako narzędzie do kształtowania czy sprawdzania granic naszej percepcji. Więc bardzo różnorodne zastosowania światła w tym dziejach sztuki możemy spotkać. No i nie zawsze tak samo interpretować, bo jeśli mamy różne cele, to konieczne są również inne interpretacje.
Jeśli chodzi o sam wykład i o mnie, to jest wszystko. Ja jestem do Pani dyspozycji, bardzo chętnie odpowiem na pytania i komentarze. Mamy jeszcze zaplanowany warsztat, więc jeżeli sobie Panie życzą chwilę przerwy przed owym warsztatem, to...